Ktoś ukradł to, co do mnie należy i w dzisiejszym odcinku znajdę tą osobę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Jak widzicie, jestem koło tego domku, w którym miało być to, co moi rodzice zostawili dla mnie. Jakaś potężna rzecz, która nie wiem nawet co to jest. Podejrzewam, że jest to zbroja, więc póki co będę mówił, że to jest zbroja, aczkolwiek nie za bardzo wiem co to będzie. Ale załóżmy, że zbroja, bo tam był statyw na zbroję, więc wydawałoby się, że to po prostu będzie zbroja jakaś niesamowicie dobra. Ktoś mi ją ukradł, bo po prostu nie ma jej na dole. Zanim tam zejdziemy na dół i wam pokażę, że jej faktycznie tam nie ma, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie, nie wiem, 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, w którym będziemy rozwiązywać ciężkie zagadki Palionowa, prawda, jest ich tutaj dosyć sporo. Dodatkowo możecie wbić na Instagrama, Szczypson przez 2N na końcu i nasze shopa, link oczywiście jest w opisie, tam was bardzo serdecznie zapraszam. Kogo tam nie ma, to powinien tam pójść, żeby być jak najszybciej tam po prostu. Dobra, czekajcie, rozwalę tutaj to, żeby tutaj się dostać na dół tak łatwiej jak w ostatnim odcinku. I słuchajcie, schodzimy na dół, jak widzicie, nie ma zbroi, która tutaj miała być. Chyba zbroi. Będę to za każdy raz dodawał, bo nie wiem, czy to będzie zbroja. Ale nieważne, w każdym razie nie ma tej zbroi. I pisze tu ewidentnie super. I do teraz nie wiem za bardzo, co ma oznaczać ten napis super. Bo w sumie to nie jest super, że ktoś mi to ukradł, no ale... Ojej, dobra, tej skrzynki tutaj nie było. Czekajcie, czekajcie. Jest... Płotka na niewidzialność, mleko i książka. Czekajcie, czytamy książkę. Wykorzystaj to, żeby dowiedzieć się, kto ukradł to, co do ciebie należy. Co? Ej... Dobra, dobra, czekajcie, chyba ten ktoś. Ja nie wiem kto w ogóle, bo najpierw pisali mi książki rodzice. Widziałem ich groby, ale teraz kto to pisze? W sensie, jeżeli oni nie żyją, to kto pisze te wszystkie książki? Chyba, że to jest jakiś troll perfekcyjny i tak naprawdę oni żyją i te trumny były puste. Tam w sumie nie jesteśmy w stanie ich sprawdzić, bo nie da się ich otworzyć. A jestem mega ciekaw, czy to faktycznie jest jakiś troll przez kogoś robiony, czy co. Dobra, odłóżmy tą książkę tutaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, oddajemy wszystkie książki na miejsce. I teraz tak, kogo ja miałbym śledzić tutaj? Czekajcie, no bo ja za bardzo nie wiem, jak ja mam to wykorzystać teraz, bo... no bo niby mamy płotkę na niewidzialność, którą można by było jakoś wykorzystać, ja to tutaj zamknę, tak żeby tutaj było wiadomo, że prawda, już nikogo tu nie było i tak dalej. Ale co by tutaj wykorzystać? Nie wiem, zajdziemy do wioski. Ja tutaj nie widziałem nikogo nowego w okolicy, kto mógłby mi to zarąbać, ale czekajcie, jest. Słuchajcie, w poprzednim odcinku powiedziałem, że podejrzewam, że mógłby to być również Dave z tego powodu, że na tym poprzednim odcinku, gdzie znaleźliśmy te groby i dowiedzieliśmy się, że jest jakaś rzecz, którą mi zostawili moi rodzice, on od razu chciał pójść i znaleźć to, co oni ukryli. Tak jakby mu zależało bardzo na tym, żeby być w posiadaniu tego. Mimo, że był przy tym, jak czytałem tam na tabliczkach, że tylko ja jestem w stanie sobie z tym poradzić. Że on sobie z tym nie poradzi. I jestem ciekaw, czy on po prostu nie postanowił jakby tego mi zabrać. No nie wiem, jest to przyjaciel, więc tak ciężko mi jest osądzać go o takie czyny tutaj, prawda, haniebne. Ale no, dopuszczam to do myśli, no bo jednak... Bo jednak w sumie ja też bym chciał coś takiego może mieć, takiego, wiecie, no gdyby to o nim było, to może też bym chciał mieć takie coś, co by było dla mnie, co by mi ktoś zostawił, to by było na pewno jakoś, prawda, wiecie, fajne, tak to ujmę. No nie wiem, czekajcie, w każdym razie trzeba go znaleźć najpierw tutaj na tym Palionowie, zobaczyć gdzie on jest, wypić tą potkę, ja przede wszystkim ściągnę może już sobie zbroję, żeby jakby co to w miarę szybko to wypić i już mieć to po prostu jak najszybciej, prawda, z głowy, tylko ja nie wiem za bardzo gdzie on może być, w sensie... To Palionowo już się zaczęło tak szybko rozrastać, że w sumie to on może być wszędzie już w tym momencie. No na pewno go w tym domku nie ma, bo widzę, że już jest, prawda, splądrowany. Ale dobra, czekajcie, no... W domku go chyba nie ma, bo nie widzę tam niku żadnego. Chyba nie ma go tam. Czekajcie, zobaczymy... Oła, czekajcie, jeszcze sobie flaka założę na chwilę, bo... Teraz zrozumiałem... Oj, jest koło domku, dobra, słuchajcie, jest koło domku, zobaczyłem go tam, ta zbroja mi się odbiła. Więc dobra, jest koło domku, swojego, więc i mojego w sumie, między naszymi domkami. Ja się szybko dostanę, wiecie gdzie? Do siebie na chatę, czekajcie, tu jest taki Paweł Jumper. O, idealnie, to było wymierzone. Dobra, czekajcie, idę do siebie obmyśleć plan porządnie, przez okno tu na niego zobaczę. Zerknę, co on tutaj kmini, bo... Czekajcie, tu, idealnie, gdzie on jest? Gdzie on jest u siebie na Hawirze? Nie widzę go znowu. Przed chwilą go widziałem. Gdzieś tu był przed chwilą i nie wiem, gdzie on jest teraz. Kurczę, bo ja jeszcze potem na niewidzialność nie wypiłem, a on już mi znikł. A dobra, jest tu, biega gdzieś przed swoim domkiem. Dobra, czekajcie, zaraz tam pójdziemy z tą potką na niewidzialność i zaczniemy go śledzić. Ale zanim... Dobra, no w sumie to nic, nie zanim, po prostu zróbmy to, no bo w sumie to...
To jest najważniejsze, żeby się dowiedzieć. Dobra, wypiłem to. Mamy to mleko, żeby w każdej chwili się, prawda, wydostać. Mamy, ile mamy właśnie, ile mamy czasu. Dobra, mamy 8 minut. 8 minut na spokojnie powinno... O, dobra, ej, co to miało być? Co to miało być? Dlaczego mi rozwalił mój płot? Davik, tu jest, to jest jakoś podejrzane. Dobra, w ogóle biega środkiem ulicy. Zobaczymy, gdzie on w tym momencie podąża, bo tu widzę, że jest mocna akcja. Dobra, biegnie w stronę Milki. Tutaj domku, nie wiem, będzie jakiś włam chyba tutaj robiony. Tu jest w ogóle grób. Nie wiem, czyj nawet, ale Emilia ma grób, czy iść na u siebie na podwórku. Co on robi? Zostawił Dirta jej pod drzwiami? Aha, a bo on tak kucnął, on się zesrał, dobra. No, dobra, Davidson się zesrał pod drzwiami Milki. To nie zła żaba. Dobra, gdzie on tutaj pruje? Gdzie on tutaj... Co on ma w planach w ogóle? Gdzie on może pójść? Dobra, siadce na ławce, ja też se siądę po drugiej stronie. O, ma... Dobra, ja w kosz wpadłem, ale on do mnie nagle się przyciągnął, tak jakby widział, że tam jestem. To było niebezpieczne, to było bardzo niebezpieczne. Dobra, gdzie on teraz tutaj, prawda? Co on robi? Davik, jaki ty jesteś dziwny. Co on... Nie dostanie się tak do mojego domu, nie ma szans. Zatem... Przecież jest otwarta brama, mógłbyś sobie wejść. Aha, dobrze, o dobrze. Fajnie, w sumie to... No, zapłacisz mi za to. Ej, dobra, pisz jakąś tabliczkę. Elo. Ej, on chyba... Nie wiem, czy on nie nagrywa jakiegoś odcinka w tym momencie. Nie wiem, może nagrywa jakiś taki... Nie wiem, co to miałby być za odcinek, ale wszędzie pisze elo. Tu jakąś kolejną tabliczkę pisze, napisze na niej pewnie... Ej, to spadnij do mnie potem. Ej, dobra, on chce, żebym do niego wpadł potem. Coś ma, jakąś sprawę. Dobra, gdzie on idzie? Do posągu leci sobie. Tak, o, tutaj gdzieś. Dobra, no wchodź. Ej, co to jest za miejsce? On ma jakąś tajną bazę pod tym posągiem, co? Co jest grane? Ej. Pa, jak to zamurował, żeby nikt nie wszedł. Pa, jaki skubany. Jak se to wymyślił? Pa, nie wyjdzie teraz nikt. O kurde, ale jesteśmy tu uwięzieni teraz z nim. Ej, on ma tą czerwoną kropkę na ręce właśnie, nie wiadomo, o co z tym chodzi. O nie! Dobra. Ja podejrzewam, że to on jest chyba. On mi chyba zabrał to. Bo widzicie, są tu zbroje jakieś, znaczy stojaki na zbroje. I kurczę, podejrzewam, że to może być tutaj coś, prawda, kradzione. Piszę jakąś tabliczkę, baza. No, co sobie zaznaczył. Dobra, czekajcie, ja wypiję mleko teraz i zobaczymy, co on nam powie na to. Bo ewidentnie, powiem wam, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że on tak do tego podszedł. Dobra, uwaga, pijemy mleko. I wbijamy na niego od razu ze zbroją, jakby chciał mnie uderzyć. Halo! No, co ty robisz? Davik, ty mi powiedz, co ty tutaj robisz. Skąd ty masz taką bazę? Jest podpisane. Co? No baza, no i co? Co z tego, że jest podpisane baza? A, właśnie, dobra. Aha, to przepraszam, że w ogóle śmiałem tu wejść, nie? Cześć, ale nie, czekaj, zanim cokolwiek. Powiedz mi, co to ma być? No, strojaki sobie zamówiłem. Ukradłeś mi zbroję. Przyznaj się, ukradłeś mi zbroję. Jaką zbroję? Jak tutaj, tom, co mi rodzice... Nie. Ukradłeś mi zbroję, co? Tom, co mi rodzice zostawili, co byliśmy ostatnio, co znaleźliśmy ich groby i tam było napisane, że zostawili mi coś specjalnego dla mnie. I to była zbroja, bo ja znalazłem taki domek specjalny i tam nie było tej zbroi. Gdzie ona jest? Jaki domek, synek? Ja sobie zamówiłem tu jakiś z AliExpress, żeby tutaj dawać. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że na trzy hełmy? No właśnie, no to jeden. No to gdzie jest trzeci? Na twojej głowie, dzbanie, dałem ci jeden. Dobra, faktycznie. Ale... No dobra, no ale to powiedz mi... No nie, no stary, to... No to... No dobra, w sumie no masz dobre argumenty, ale... No to chodź, pokażę ci coś, bo ja podejrzewałem, dobra, że to ty, bo ty tam... Ale ja nawet nie wiem, o co chodzi. To jest słabo, no co właśnie, dlatego ci idę to pokazać. Chodź, czekaj, tutaj widzisz. Dobra. Patrz, bo ty... I teraz nie masz czym tego zamurować, a ja teraz zadbałem o to, żebyś tu zamurował, żeby tutaj, prawda, niepożądane osoby na tym serwerze nie dowiedziały się o tym miejscu, wiesz, o co chodzi, nie? Dobra. Tak, wiem, o co chodzi. Dobra, chodź, lecimy w tą stronę, bo to w tamtą stronę jest, stary. Pojawił się tutaj domek, który znalazłem wczoraj tak naprawdę i w tamtym domku był taki... Nie wiem, no zobaczysz zaraz, po prostu. Wydaje mi się, że to jest domek, w którym moi rodzice schowali to coś, co mi zostawili. No to, co było tam dwa dni temu, co znaleźliśmy. Tak, no rozumiem. No i stary, tego tam nie było.
Tam był stojak na zbroję pusty. Pusty, przeleciałeś troszkę, wiesz, bo tutaj trzeba się... No, jestem już w tym miejscu, dobra. O, kurde, ale chata. No, właśnie ona tutaj tak se stoi. Widziałeś ją kiedyś? Bo ja to tak szczerze mówiąc jestem w szoku, bo nie, takie nie, rzeczy nie. pojawiają, że szok. Dobra, no w każdym razie, dawaj, wchodź, wchodzimy do środka, stary. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to, że tu się dalej tli ten ogień, widzisz? No. A przecież, jeżeli moi rodzice nie żyją, to kto to rozpalił? Duch. No, właśnie niby duch, ale nie do końca. Tu jest książka. Tak, jest książka, to ja ją w poprzednim odcinku znalazłem, no. Właśnie to jest to. Mój tata? No, bo to mój tata pisał. Znaczy... Nie, to mój tata do mnie pisze. Ale nie, bo to jest książka do... No, dobrze. Davidson. Ty to masz łeb jednak, kurczę, nie wiem, zamieniłeś się z stopą na... kurde, stary, nie uwierzysz. Ej, jesteś podobno niebezpiecznego, ale mój tata wierzy, że ja dam radę. Stary, to jest do mnie książka. Ja to ci idę odnaleźć, co należy dla rodziny, od pokoleń. Ja walę. To jest dla mnie książka, Davidson, no nie rób siebie idioty, no. Nie zawiodę starego. Ale, kurczę, to jest do mnie, nie rozumiesz? Już ci mówię, a ty... Ma być dla ciebie? No bo, ale, kurczę, no bo to jest do mnie, bo ja to znalazłem i tutaj mnie pokierował tata, a ty co? Ale przecież to jest... No nie, o nie. Nie pozwolę na no. to. Daj mi to. Nie pozwolę na to, żebyś sobie przywłaszczył ten domek nagle teraz dla siebie. Nie ma takiej możliwości. Ale patrz, tam lata mucha. No, tam. Gdzie? Oj, jednak nie lata. No ty jesteś nienormalny. No dobra, z tej strony, co? Dom taty, dobra, ty jesteś odklejony. Nie, to nie jest żaden dom taty Dave'a. Kurczę, zostaw, no czekaj, schodźmy tam na dół zobaczyć, co tam jest. Ale tu trzeba to jeszcze rozwalić, o. Tu, posłucham? I widzisz, i w tym miejscu, w tym miejscu jest takie, prawda, tu, pum, zamknięcie i tu była specjalna zbroja. To jest w ogóle napis super, nie wiem kto to zrobił. Supeł. Supeł, no. No supeł to masz na bucie. No dlaczego? Nie, jeszcze takie ły polskie. No nie no, Davidson, skurczy, z powagi trochę. Ktoś mi ukradł to, co do mnie należało. Tu była, patrz, tu dzisiaj zobaczyłem taką skrzynkę, jak tu przyszedłem. I ktoś mi napisał coś takiego. Co ty tam? Tutaj trzeba to uzupełnić o ważne rzeczy. To było ryb, prawda? Dobra. Tak. Wykorzystaj to, żeby dowiedzieć się, kto ukradł to. No i dlaczego mi coś ukradłeś? Nie, ale... O, jest. Dlaczego jesteś ale, tam? Ale to ja znalazłem tą książkę, to jest moje, tu wszystko, rozumiesz? Duper. Dobra, zamykam cię tu. Ej! Nie mam tlenu! A, tam, kurczę, zapomniałem, że tu jest system wysysania tlenu. Widzisz, tu górą chyba wysysa. Dobra. Ta, ale patrz, ja jestem tostem, ja nie mam płuc, więc ja sobie tu mogę. Kurde, jaki cwaniak. Normalnie, stary, tu nic mnie nie tyka, kurde, nie? Dobra, no, jak to mówią, prąd nie tyka elektryka, a ja mnie powietrze nie tyka. A. Dobra, chodź. Myśmy są stary, ja muszę znaleźć tą osobę, która mi to ukradła. Nie wiem totalnie, kto to może być, ale będę jej szukać w następnym odcinku, ja bo w tym odcinku... Osobę. Kto? A, dobra, no ja wiem, ale... Ale będę szukał jej w następnym odcinku, ponieważ na dzisiaj już nie mam podki na niewidzialność i muszę sobie ją ogarnąć, bo może mi się przydać następnym razem. Więc tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa.